Nigdy nie trać nadziei. Taki tytuł powinien nosić właśnie ten film. Musa Akuminata Lady Finger. Fajnie tutaj mnie zaskoczyła. No ale od początku ten bananek nie bardzo rósł mi w ciągu sezonu. Urósł zaledwie powiedzmy te 45 cm. No i po czym przyszykowałem go do zimowania w szklarni. Miało być to na macie bądź na tym kablu grzewczym. No ale około 2 tygodnie temu zauważyłem, że środkowy liść zaczął gnić, więc przyniosłem do domu. W domu postawiłem na stole w ciepłym miejscu. Najcieplejsze miejsce to u mnie jest kuchnia. Około 20-22 stopnie, bez maty, bez grzania i tak troszeczkę bez nadziei, że coś wypuści. Liczyłem głównie na odrosty. Tutaj jest właśnie jeden, tutaj z tyłu wychodzi drugi. Właśnie na te odrosty liczyłem, no ale ten korm i cała roślina była na tyle ukorzeniona, że fajnie tutaj mnie zaskoczyła. Gdzieś po prostu w tym miejscu zrobił się zator. No i banan nie miał szans wyjść tędy. To nie jest odrost, tylko to jest ten cały czas ta sama roślina. Rozerwała tutaj cholewkę. No i wyszła fajnie bokiem. Delikatnie podlałem. Jak widzicie, kropelki na liściu są. Czyli roślina fajnie teraz się rozwija. Ten odrost wyszedł około 3, może 4 dni temu. Także rośnie jak szalony. Rozrywa cholewki. Praktycznie to suche już jest do oderwania. Mogę to śmiało oderwać, żeby już nie przeszkadzało. Wszystkie suche liście do obcięcia. Spokojnie w tym miejscu też mógłbym to obciąć i banan by sobie rósł, no ale tu jest jeszcze zielony liść, także zostawię to na około tydzień. Niech sobie tutaj wyjdą przynajmniej ten teraz wychodzący nowy, niech się rozwinie i wtedy utnę w tym miejscu i roślinka będzie sobie rosła. Ta sama sytuacja jest tutaj z tym oto, to jest Acuminata Zebrina Royo. Jak widzicie, przycięta w tym miejscu zaczynała gnić, no ale tutaj już widzę cholewka pękła, no i widać odrost też wychodzi, no zobaczymy, tutaj liczę na odrosty, zobaczymy czy główna roślina będzie rosła, czy tylko pojawią się odrosty. Mam tutaj jeszcze alokazję, która fajnie tutaj rośnie, prezentuje się. Najnowszy liść, alokazja Sumo, z 3 ładnymi odrostami. Nie widać, żeby bardzo się wyciągała. Ten liść jeszcze taki troszeczkę po tych zimnych nocach, ale ten zdecydowanie już ładny. Jeszcze raz Musa Acuminata Lady Finger. Odrodzenie. Pozdrawiam i do kolejnego. Cześć.